Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w serii Feed the Beast Minecraft Style Baby cokolwiek. Jak widzicie, zbyt dużo tutaj się nie zmieniło, ale jeżeli chodzi o to miejsce, troszeczkę się pozmieniało. Jak widzicie, teraz mamy inne drogi, które gdzieś prowadzą. Tu, to miejsce wygląda całkiem inaczej. Dziękujemy domkowi. Domek 13. Chyba 13. Ten użytkownik tutaj. Możecie zobaczyć, co on robi na jego kanale, który prawdopodobnie jest gdzieś tam. Pada deszcz. To jedynie jeden taki minus. Ale te drogi teraz są, tak jak widzicie. Tutaj ta droga prowadzi jak na razie donikąd. Kry, kry. Jeżeli chcesz wrócić, ta droga będzie twoja. A tutaj mogą się ludzie, jak będą dołączać na ten serwer, o ile będą dołączać, bo nie za bardzo nikt praktycznie nie chce dołączać na ten serwer. I tutaj prowadzi droga do areny. Jak na razie oczywiście arena nie jest skończona, także. Także tak. Tak to wygląda. Silverwood, bardzo fajne. Podoba mi się. No i tutaj jak na razie to wygląda z tej strony. Decent. Ale z tej strony wygląda... Trzeba by Gargamelsa spytać, żeby to jakoś ładnie dokończył. Przynajmniej tak domek mówił. Domek, nie mylić z Tomek, bo mi się o to myli akurat. Dobra. Co ja robiłem? Bo jak widzicie, tu się pozmieniało. Wszędzie się pozmieniało, w ogóle jeszcze może pokażę ujęcie z tej strony. Zmieniałem na basalt, bo myślałem, że basalt będzie wyglądał troszeczkę lepiej. Tu nie mogłem dokończyć, bo to są livery. Tak więc tak to wygląda. Dół jak na razie, wiem, że muszę to zmienić, ale nie wiem na co i jak. Ale tak to na razie się wygląda. Pszczołki jak były, tak są. A właśnie, a propos. Oczywiście też trochę zmieniłem. Zmieniłem na taki inny troszeczkę styl. Żeby to miało jakiś trochę charakter. Nie podoba mi się za bardzo, ale na pewno wygląda lepiej niż ostatnio. Także to jest plus. I troszeczkę mniejsze zrobiłem. Nie wiem, czy widzicie, ale to jest troszeczkę tak inaczej zrobione i jest mniejsze. Także no, to zmieniało się. Na lepsze, mam nadzieję. Tak, jeszcze wam pokażę, co się działo na dole. Na dole. Tutaj mamy... dużo. Tutaj stanąłem na... Bizon Magic. Na razie nie mam pomysłu, jak to ten. No i w ogóle za bardzo nie mam czasu. Dużo rzeczy tu. Tutaj działa to na dole, najlepiej pokażę. Bardzo dużo używałem, dlatego jest tak mało. Normalnie to by już było 300. Tu nawet ładnie siedzimy. Jest trochę zapełnione, także ja się tutaj tym nie martwię. Także to działa. Tu jak zwykle pełno, także też jest ładnie. By the way, sobie podładujemy troszeczkę. Jak widzicie, to bardzo szybko ładuje. Bardzo świetne urządzenie. Także jest dobrze. Tutaj się troszeczkę tylko zmieniło. O! O-o! Ups! To mogło się źle skończyć. Ale na szczęście się nie skończyło. Tak więc tu jest creeper. Grinder, który zrobiłem tak na szybko, bo musiałem bardzo duży TNT. Enderman. I tak to wygląda. To w ogóle chyba nawet jest niepotrzebne, ale jest tu w razie jakby tu, nie wiem, jakimś cudem to wypadło tędy. Byłem AFK, raczej nie byłem AFK, ale nie było mnie przez dłuższy czas. Jak widzicie, no, koniec z problemem TNT. Tak więc, no, dosyć proste, bo myślałem sobie, jak to zrobić. Tak sobie myślę, ej, od czego ma się portal gun? Także to jest chwilowo, tutaj nic się nie psuje. To oczywiście później mogę zniszczyć, jak będę miał już dużo gunpowdera, także... Jak na razie jest pięknie, wszystko działa ładnie. I jeszcze taki mały update. Update. Uses.
To można zrobić. What the fuck? Aha, okej. Ale z Blaze Powderów co się robi? Dostaje się Dark Ashes. Ashes. Dark Ashes. Ashes. Cokolwiek. I nie dostaje się... nie można już z tego robić diamentów, także... Bye bye diamenty. Nie, moja fabryka generalnie jest do zniszczenia. Prawdopodobnie kiedyś w przyszłości ją rozbiorę. To wszystko jest do rozebrania. A tutaj tak pięknie to wszystko ładnie wygląda. No nic, trudno. Tak, to jest Feed the Beast. Minecraft się zawsze zmienia. Feed the Beast nie jest inny, też się cały czas zmienia. Na razie to się nie zmieniło, bo praktycznie dopiero to skończyłem. Może nie dopiero, no może, ja wiem, jakiś miesiąc temu. Ale to jest nieważne. Dzisiaj nie będzie Tomcrafta, ani nic z tych rzeczy. Dzisiaj znowu powrót do Industrial Crafta dwójki. Prześpimy się. Super. Ej, to jest bardzo przydatne. Saving World. Przydaje się. Dzisiaj zajmiemy się tą rzeczą. I tą rzeczą. O. A co dokładnie? Pyk. Pyk, pyk, pyk. Tada! I jak widzicie, od razu mam 4. I się pobawimy z tym troszeczkę. Tylko tutaj już nie będzie. Dobra, może na początku spokojnie, bez przesady i tylko te. Weźmiemy panele. Hej! Hej! No. Ech. Dobra. I pokażę wam mój pomysł. Jaki mam śmieszny pomysł. No, tak naprawdę nie miałem za bardzo planu, gdzie go zrobić, ale tak widzicie, spontan to spontan. Mam pomysł. Mam nadzieję, że mam kable. Chyba nie mam kabla. Nie mam kabla. To się weźmie kabla. Oczywiście glass fiber. Niedługo będziemy nie robić już glass fiber, tylko ten nowszy. Tada, tu będzie to miejsce. Może to i to z dala. Póki można. Także energy storage unit. Jak na razie 0. ID, whatever. Oczywiście możemy dodać tutaj trochę. Ciekawe, jakbym, nie wiem, stał tutaj i przez przypadek sobie Gravity Chestplate wyjął, by było juu, ale by się naładował chociaż. No nieważne. No. Tutaj takie śmieszne rzeczy musimy zrobić. Nope. Nie lubię tego. Oh. Może jeszcze jedno w górę. I jeszcze w górę. Okej. Okej, okej, okej. A, tu już nie muszę tak. Okej. Tak więc tak to mniej więcej będzie wyglądać. Stąd będzie dostawać energię. Tylko jak chcę zrobić te panele. Na razie pewnie tak. Nic skomplikowanego. Okej. Tak więc jeden panel. Tu. 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 Mogę nawet dać jeden. Tu. Mogę dać? Mogę dać. Mogę. Jest. Jeden tu. Oczywiście to mam nadzieję, że jeżeli ktoś nie wie, to jest tylko po to, żeby nie logować serwer. Mam nadzieję, że ktoś to jeszcze pamięta. I to powinno działać. Widzicie? Dostaję energię. Tak więc po co mi to? To jest intermediate. Nie wiem, czy ktokolwiek o tym słyszał, ale intermediate działa w ten sposób, że przynosi energię na przykład stąd, powiedzmy tam, bez żadnych kabli.
Po prostu stawiam intermediate i kablast. Może nawet to udowodnię. Powiedzmy, że chcę mieć troszeczkę energii na dachu. Lub. Mamy od razu 4000, bo tyle się tam naładowało. Fajne, nie? Więc dlaczego mi aż 3? Czy systemy, czy coś w tym stylu? A więc to zacznie być ciekawe. Tak więc. Świetnie, jak się ma plan. Co ja oczywiście jeszcze nie mam. Ale patrzcie na to. Świetnie działa, co nie? Jak dla mnie to jest troszeczkę za mało. Dlatego chciałbym to troszeczkę jeszcze ulepszyć. To prawdopodobnie nie będzie teraz żerało energię, ale to i tak za chwilę zastąpimy. Niech się jeszcze pozżera energii trochę. Albo mam pomysł. Nie zżeraj. O, dostaję energię. Nice. Dobra, nie chcę zginąć. Daj mi ten kabel. Mogę. O! O! Nie zginąłem. To jest niebezpieczne, uważajcie. Jakby to podłączyć. Tu. To nie dostaje. Nie. Good. Ah, okej. Okay. Fine. Teraz F7? Nie wiem, ale było takie coś, że coś tam zrobiło. Jeszcze szybciej. Bo chcę generalnie to opuścić, bo szkoda trochę tyle energii, co nie? Okej. Okay. Tak więc, tylko jak się je stawiało. Sześć. I EU out ma 2000, także do tego trzeba podłączyć HV tak zwany. 3, 4, 5. Aha, no nie, no dobra. Cyk. O! Ooo, tego się nie spodziewałem. Więc więcej trzeba będzie kabli zrobić. No ale wiecie, o co mi chodzi. Cyk, 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 cyk. Pod tego i jedziemy. Ale tego się nie spodziewałem. No ale okej, chociaż... A w ogóle nie wiem, czy widzicie, ile to storuje energii. Kablast. Bilion energii. Także przydatne urządzenie. I mogę mieć energię wszędzie, teraz sobie nie moje takie, na przykład, nie wiem, latam sobie gdzieś, latam, nie wiem, w nederze czy coś. O, koniec energii, biorę, pyp. Boże, nie chciałem dwóch, powiedzmy, że mam jedno. Biorę sobie, naładuję się. Okej. Dobra, lecimy, zabijamy. Fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz. Prawdopodobnie będę jedno praktycznie cały czas miał przy sobie, żeby łatwiej się ten recharge'ować i tak dalej, ale to będzie teraz nudne, bo ja będę robił, a w ogóle super kondensator, superconductor wire, będę robił te z tych, także jak widzicie, boring, troszeczkę się omęczę. Mógłbym te z helium robić. Interesting. Mam chyba trochę helium, nie? Nie? Nie mam? Ja mam helium. Tritium, hydrogen, a helium? No? Nie mam helium. Okej. Ale helium i tak. Zostawię na chwilę, żeby mi się tu helium robiło. Hoho. Hono. Dobra, zielone helium? Tak, zielone helium. Nie mam pomysłu.
Siedziu. Nie mam pomysłu. Skrzynka. Zmienić na skrzynkę. Okej. Okay. Zrobię to przywaź, bo to jest niebezpieczne i mogę zginąć. Tak więc zmienię sobie na zwykłą skrzynkę i żeby mi się trochę healium zaczęło robić. Także ja zrobię trochę kabli, jak widzicie. Dużo się pozmieniało na serwerze, tak w ogóle jeszcze, wracając do takiego bardziej konkretnego tematu. Dużo się pozmieniało na serwerze, ale to jest tylko i wyłącznie tym związane, że przez ostatni weekend grałem i to nawet sporo grałem, mogę się nawet pochwalić. Ale nie miałem co nagrywać, no bo naprawdę, te rzeczy... Zaraz wam powiem, jak się je trudno robi. Tak się trudno je robi. Myślicie sobie, ha! Na Patron Crystals. Ale wyobraźcie sobie, Greg Tech Computer, sami zobaczcie, no nie jest takie trudne, ale no i tak się je trochę je się robi, tak? Troszeczkę to czasu zajmuje, no, dużo emeraldu, no, tak jak mówiłem, UU Matter zużywałem, bo zużywałem, może replace'nę to zanim coś się stanie. O. Bezpieczne. Okej. Okay. Dobra, tłumaczę dalej. Także to jest w miarę proste. Jeszcze i tak mi dużo zostało, bo chcę mieć dużo ich zrobionych. Nie tych. Tych chcę mieć dużo zrobionych. Ale, no to tak myślicie sobie, no to okej, okay, no trochę trudno, ale patrzcie jak się robi te. Iridium Plate i... Stack tych na jeden taki. Czyli ja generalnie, żeby zrobić taki jeden, potrzebuję stack tych Lapatron Crystals, co jest masakryczna ilość lapisu, masakryczna ilość zwykłych cirkutów, masakryczna ilość lapisu, masakryczna ilość tego, masakryczna ilość safairu i tych cirkutów, zaraz, tych cirkutów, dokładnie tych cirkutów, czyli lapis, cirkut i szafir. Niemożliwe do zrobienia, oczywiście dużo kraftowania, aby się siedzi, craft. Cały stack takich, które się nie stakują, czyli nie mogę ich włożyć tak jak te, muszę je mieć w ten sposób. Wiecie, o co chodzi, że się nie stakuje. Na przykład takie klucze się nie stakują. W sumie nie wiem, czy się klucze... kilofy się nie stakują. O! Kilofy sobie tutaj dacie w inwentory, macie pełne inwentory. I wyobraźcie, cały stack mieć w inwentory i to skraftować. Oczywiście Project Table o wiele to ułatwia, ale i tak nie jest zbyt łatwo. Także... Nie jest zbyt łatwo, nie jest zbyt fajnie, ale jakoś daje radę. Także to jest najważniejsze. Się robi. No muszę sele mieć. Kontrolować. Tak więc to mówię, to jest craft i jeszcze raz craft. No, zrobię jeszcze trochę seli, żeby nie było. Żeby mam za mało czy coś. Także wiecie, no, praktycznie w ogóle Feed the Beast to jest praktycznie craftowanie, nic poza tym. Zresztą tutaj macie przykład. Przed chwilą craftowałem, żeby zrobić selę. No to wszystko się craftuje. Także... No, nie jest za łatwo. Zresztą wiecie, teraz mnie czeka zrobienie kilkanaście kabli, które też się craftuje, także... Ale, nie gadając dłużej, idę spać. Idę craftować. A więc spójrzcie, życie, co mam w ręku. Mmm. 33? Nie wiem dlaczego, ale tyle mi wyszło, bo miałem jeszcze jeden dodatkowy. A więc, czy się już tutaj... Trochę będzie trzeba poczekać. Ale... nieważne. Może tędy dam. Dobre pytanie. Nie wiem. Wiem, że tu będę chciał pociągnąć też ten kabel. Tak powiedzmy tu. Nie, nie zgiń. Ho! Zginąłem.
Pytał mnie się jeden taki typek, czy ja zginąłem więcej niż ileś tam razy i wyobraźcie sobie, że ja zginąłem, bo electrocuted. Zrobimy to w portal style. Make a portal. Nie mogę. Tutaj. Tak to się robi. I będzie trudne. I tutaj. Nie mogę tak. A to mogę spaść. Ale nie tutaj. Haha. Pierwszy raz nie musiałem czekać. Nie zginąłem. Żyję. Co ja przed chwilą zrobiłem? Have no idea. Dobra, tu się niech robią pancy. Tutaj niech się robią buty. Okej, fine. Okej. Może być. Mam. Klucz. Ha! Hi! O! Dobra, teraz ocenić, czy wszystko. No dużo nie miałem, ale... Warto sprawdzić. To? Vaira. Silk Touch. Cztery canvas bagi. 4. Wszystko. Okej. Ale plus jest taki, że get the fuck out map. Waypoints. Last death. Delete. Oh yes, please. To jeszcze musi zostać na chwilę. Okej. Musi. Czy nie? Dobra, nieważne. Ale tutaj już będziemy mieli ten. To jest niebezpieczne. Pamiętajcie zawsze o tym. Jak widzicie, to może nie przyspiesza o dużo, ale przyspiesza troszkę. A troszkę to jest wystarczająca ilość. Przynajmniej dla mnie. Bo musimy mieć tyle UU, że omygy. W ogóle... To było R? Reset? A tu gdzie mamy portal? Ten zostawimy, bo tam widziałem, że domek sobie troszeczkę używa tego portala. Bo, tak jak widzicie, to tego mamy bez problemu. To może nawet przyspieszyć, a tu chcemy po prostu rozwalić serwer. Tym UU mater. Tak więc, jakoś to idzie. Mogę się powolutku pozbywać tego. No ale i tak jak widzicie, jeżeli to podłączę, to będzie naprawdę nice. What the fuck? Okej. No. To też już tu nie musi być. Te silniki nie wiem co tu robią, ale na razie niech zostaną. W ogóle taki tip. O, taki tip mi się przypomniał. Jeżeli macie Gravity Chest i wiecie, generalnie trzeba kliknąć F, później dwa razy spację i dopiero się ten. A taki tip, to na przykład możecie sobie taki power jump zrobić, czyli
i w powietrzu F i to was automatycznie, albo tak jak ja, nie wiem czy zauważyliście, przed chwilą zrobiłem sobie, skoczyłem i F. Jeszcze dwa razy spacji. I tak jestem niziutko nad ziemią, F4 czy to F5 było, F5, widzicie, jestem niziutko nad ziemią, ale nadal mogę latać, także taki malutki tip. Okej. Tak więc spadłem. Mówiłem wam, nawet pokazywałem wam, że dodałem tych, także mniejsza. Tych, chodzi mi o TT. Dafuk? Ale to idzie skrap. Skrap idzie w dół. Ale u mater wyskakuje z tego, że homyk. Dobra, może mniej więcej dojdę do mojego planu. To mnie nie porazi na razie. Okej. Dobra. Czy to mnie może porazić? O kurde, dobre pytanie. Muszę sobie załatwić jetpack awaryjny na górze. Dobra, to na razie tutaj. Moje... Moje rzeczy. Czy widzi je ktoś? Czy już ich nie ma? Czy ja je dziś dałem? Wszystko, tylko nie to. Może tu gdzieś spadło? Nie. Tyle roboty na nic. Może tu? Minęło już 5 minut, tak? Minęło. Tyle wszystkiego na nic. Tak to jest. Nie padajcie, ludzie. Padając, będziecie tracić rzeczy. Nie padajcie. Czemu ten lever jest tutaj? Czy to ma jakieś zastosowanie? Paruje silnik tam na dole. Ale fajnie. Skinąłem. Straciłem. Wiecie, o co mi chodzi. Te takie... Co dzisiaj mówiłem, że jak trudno zrobić. Albo je gdzieś zostawiłem. A zrobiłem tak dużo. Mam. To było naprawdę... Zdygałem się. Myślałem, że będzie rage quit czy coś w tym stylu. Okej. Nieważne. Mam. Jest dobrze. To jest output z tego co wiem. Tak więc jeżeli ta energia się skończy, to do was wrócę. I zrobimy rzeczy. Okej, a więc podsumowując... By the way, boję się, dlatego podłożę mój portal gun. Mam pomysł. W razie jakbym padł, co się może zdarzyć, nie mówię, że nie. Troszeczkę wyżej, o. Tu jest. Nawet czasami człowiek zapomina, że niby wie, niby robi to cały czas, a tu jednak. Tutaj. I odkładam portal. Jeszcze dla extra security odkładam portal. Tak więc, żeby było super na maxa secure. Okej. Zaraz wam pokażę, co się dzieje. W tym mamy... W ogóle mogłem się... Postawiłem portal? Nie, i tak tamtędy idę. Dobra, nieważne. Jak widzicie, mamy masę energii. Bardzo ogromna ilość. I te są wszystkie puste. Jak widzicie, 0, 0, 0,
I zero. Tak więc. Okej. Trzy. Cztery. Na razie nie będą. Ups. Nie zauważyłem tego. A, jeszcze. W razie jakby Fusion Reaktor się wyłączył z jakiegoś powodu. Pociągnę tutaj takie. O, widzicie? I tutaj będzie takie plop, plop, plop. Powiedzmy, że wystarczy. Wiecie, o co chodzi. Podłączam tu, tu i tu. Takie. I się to szybko robi. Mam nadzieję, że zrozumiałe. Zrozumiałe to jest. Okej. Okay. Bardzo ciężka chwila. Idzie w dół. Tego się spodziewałem. Ale to za chwilę. Szczerze, nie widzę zbyt dużej różnicy. No, ale na pewno działa. Na pewno działa. Nie mam na mojego takiego super fajnego rzecza. Gdzieś to było. Zaraz. Zobaczymy. Z czego obliczyłem około 4000? 6000. A tak, tak. 4000 na górze się robi, a 4000 bo my... Okej. Okay. Logiczne. A 4000 się robi, czyli dlatego mamy power loss. Jak widzicie, nawet spory power loss. A tu się robi? Mogę? 32 tysiące. Czyli razem jest 38. 30. Licząc 39 tysięcy. Czyli prawie 40 tysięcy, czyli dużo. Okej, okay, może skorzystamy teraz z tego. Okej. Okay. Jesteśmy. Ładnie. No, mam nadzieję, że tego nie zostawię, bo ktoś pomyśli. Ho! Wejdę. I ups. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, teraz do mojego głównego punktu. Oczywiście panele słoneczne są fajne i tak dalej, ale na jeden taki IDSU, Intermediate coś tam Storage Unit, Interdimensional Storage Unit, który jest tutaj, dodam jeszcze masę takich paneli słonecznych i, co jest najlepsze, będę sobie mógł, proszę was bardzo, mieć to na plusie, będę musiał utrzymać. I tu przychodzi bardzo fajna rzecz, że... A, tu mam na dole. Mam troszeczkę uranu, także możemy sobie zrobić dodatkowych 12 paneli. 12. 12 staków, czyli 12 kolejnych paneli. Jej! I prawdopodobnie ja to zrobię, ale to już... Znaczy, zrobię jeszcze dzisiaj, ale to już nie na ten odcinek. Tak jak wiecie, spore się pozmieniało na serwerze. Spore, mam nadzieję, dobre zmiany. A tak by the way, to wszystko zaprojektował domek, ale tak, że tak powiem, wykonanie zrobiłem ja i moja wajera. Bo to jest o niżej, chyba z 4 czy 5 kratek niż było. Taki park wyszedł, fajne. Bardzo mi się podoba, szczególnie to drzewo. Zawsze chciałem mieć takie drzewo koło siebie, także naprawdę bardzo fajnie. To, tak jak mówiłem, nie wygląda zbyt dobrze. Zresztą to też nie wygląda zbyt dobrze. Oto tutaj. Ale to, na tym jeszcze pracujemy. Chciałbym, żeby to mniej więcej może tak wyglądało. Może tutaj zetnę trochę. Nie wiem. Nie wiem. Ale o, jeszcze wam pokażę. To był mój pomysł i fajnie wyszło. Co nie? Tak mi się też wydaje. Tak więc... O, i nawet jeziorko jest. Widzicie? O, nawet jest sandstone. Nawet nie zauważyłem. Ale fajnie to wszystko wygląda. Okej. Okay. Odcinek znajdzie życie więcej niż 30 minut, ale mam nadzieję, że się opłacało, bo powrót do... IC2
czyli Industry Aircrafta 2. Dzięki serdecznie Wam wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.